Dawno nie było Tapsa, co? Także lecimy z kolejnym filmem i dzisiaj zagramy sobie najbardziej niemożliwe bitwy, jakie udało mi się znaleźć na workshopie. W sumie to jest kłamstwo, okej? Okay? Powiedzmy sobie szczerze, to jest kłamstwo, bo będzie szukanie polegało na tym, że sobie kliknę po prostu subskrybuj wiele map i sobie po prostu na nich pogramy. W sumie nie wiem, czy to są kampanie, czy też nie. Only mods can beat. Ulala, czyli mamy jakieś rzeczy, mamy jakieś wyzwania i pamiętajcie, że z kodem Flotar na Gierwa macie 3% zwrotu na zakupienie Tapsa. Link oczywiście w opisie, gdyby ktoś chciał sobie kupić, bo nie ma tej na przykład super gierki jeszcze na komputerze swoim. I wiecie, co mnie zastanawia? Dlaczego na przykład ta mapa ma tyle ocen pozytywnych, ale wiecie, co mnie nie zastanawia? Że wy też możecie zostawić łapę w górę pod tym filmem. Nie wiem, chciałem jakoś, jak zobaczyłem tutaj ten kciuk do góry, mówię, dobra, też muszę powiedzieć o łapka w górę. No i jakoś to tak średnio wyszło. Nie wyszło tak smooth, jak chciałem. Ale lecimy na sandboxa? Nie, lecimy na kampanię i weźmy sobie custom. Uhulala, impossible if you beat battle. Impossible level, only mats can beat. Dobra, impossible. Impossible. Dobra, the first battle easy. No to zobaczymy, jak mi pójdzie. Witam w ogóle, cześć, Michał jestem. Albo Flotar, nie wiem, nazywajcie jak chcecie. Po prostu nie obrażajcie się w komentarzach. I oczywiście możecie napisać, jaka jest wasza ulubiona jednostka z tych nowych, ostatnich frakcji, czyli Spooky, Pirate i Renaissance. Moją ulubioną jednostką jest, a może wam nie powiem, a może wam nie będę mówił, jeżeli oglądaliście filmy, to na pewno wiecie, co tam jest. 3000, okej. Okay. Czy ja tylko zobaczę, czy tutaj w tej jaskini się czasami nie ukryły jakieś inne jednostki? Nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Okay. Na razie o nowych update'ach niestety nic nie wiadomo, także trzeba czekać. Weźmy sobie może coś nowego, Reaper. Jednego Reapera, to jest oczywiście ze Spooky, czyli tego Halloweenowego update'a. Jednostka też, zauważyłem, że pojawił się dosłownie jeden film, który pokazywał właśnie te jednostki w akcji, więc jak widzicie, możemy się troszkę tym pobawić, a przy okazji nagrać odcinek, w którym 99% osób nie potrafi przejść tej mapy, albo coś takiego. No tam było, widzieliście nawet w tytule, były nazwy, była właśnie taka nazwa, Vampir, może Katku, właśnie. Może katapulty po prostu. Okej, okay, 3 katapulty. Nie pamiętam, jak działały właśnie te dnie. Czy one później wybuchały? Okej, okay, one się odbijały jak piłki. No to nie, sorry. Właśnie, bardzo możliwe, że na przykład w tym odcinku nie będzie innej bitwy już. Że to będzie wszystko, na co mnie stać i wszystko, co uda mi się po prostu tutaj zrobić. Z prostego powodu, no to są trudne bitwy. Ja nie jestem jakimś prosem, jeśli chodzi o Tapsa. Więc może być różnie. Na przykład widzicie, co ja właśnie zrobiłem? Postawiłem szkieletowych łuczników. Jednocześnie wiedziałem, że oni, czyli przeciwnicy, mają tarczę. Czy to jest dobre? Chociaż czekajcie, oni... oni ich tak... ich palą. Tak patrzę. Nie, no dobra, ten gościu dostał tarczą. Znaczy, ten gościu dostał strzał, a mimo wszystko nic się nie stało, także może zmienię troszkę jednostki na jakieś inne. Ojeju, w ogóle nie wiem, laguje mi. Powiem wam, że jak sobie gram na tych laptopach, na przykład w Tapsa od Dream Machines, to tam wszystko tak fajnie chodzi, a później przesiadam się na mój komputer, który powinienem już dawno zmienić, to mi się smutno robi, naprawdę, że wiecie, laptopy są lepsze od mojego komputera, z którego na co dzień korzystam. Swordcaster, co robił Swordcaster, bo... Candlehead, nie. Reaper tak samo. Ej, jest ciężko. Jest ciężko. Kapitan, kanon, harpuner. Coś potrzebuję, co bije po prostu obszarowo. I mogę, jak widzicie, korzystać z sekretnych jednostek. Blackbeard, Shogun, Kawaleria, Bomb Cannon. No nie chcę Bomb Cannon. Cheerleaderka. No właśnie, jakbym zbuffował tego gościa. O nie, tylko... kolejny błąd popełniony. Niestety. Ale, no te miecze, no dużo mieczy po prostu przyjęli na swoje tarcze, także nie, coś musimy innego. Chu Kon Nu. Może to jest właśnie to, czego ja potrzebuję tutaj. I na przykład, żeby nie było tak prosto, to dajmy łuczników. 4. To czemu więcej? O nie, myślałem, że kusza przebije te tarcze. No niby cofasz się do tyłu, albo nie można się cofać do przodu. Ale no, to niestety też nie działa. No, ciężkie bitwy. Ta bitwa ma być podobno najłatwiejszą, ale powiem wam, że albo mój mózg nie pracuje. Nie piszcie, czy pracuje, czy nie, bo mi się smutno zrobi, jeżeli odpowiecie na to pytanie. Albo rzeczywiście te bitwy są bardzo trudne. Za chwilę, powiedzmy, dam sobie jeszcze dwie próby. Jeżeli się nie uda, to pójdziemy na inną kampanię, która także ma jakieś tam jednostki. Niestety modów nie ma do tej najnowszej wersji gry. Co to jest w ogóle? Co ty robisz?
A. Małżami rzuc. Czekaj. Ty, czemu ja... Czemu ja tym gościem kompletnie się nie bawiłem? Pierwszy raz widzę tą jednostkę. Dobra, Bart. To spróbujmy zrobić coś takiego. Oni będą uciekali, wiadomo, na różne strony. A ty będziesz? Chociaż nie, widzicie? On się przybliża. Także nie, 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 nie. No, kolejna przegrana bitwa. Chyba najbliżej byłem tym Reaperem. Wygrania tego... tej bitwy, ale... No, spróbujemy znowu z Reaperem coś tam zrobić. Z tym najlepszym gościem. No, Zeus. Albo jakiś Zeus? Właśnie, dlaczego ja nie biorę w ogóle pod uwagę tych starych jednostek? Z tego, co czytałem sobie patch notes, no to Zeus dostał buffa jakiegoś. Czekajcie, weźmy sobie tak. I weźmy, postawmy jedną cheerleaderkę, która jeszcze go dodatkowo zbuffuje. Dzięki temu on będzie strzelał tymi piorunami jeszcze szybciej. O, 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 o! Ha, widzi... Proszę, żebym to wygrał. O, dostał! Żyjesz! Żyjesz, Zeusze! Szybko! Dostał dzinami. Jest. Wygraliśmy niemożliwą bitwę do wygrania. Nie no, sobie przypomniałem o Zeusie i mówię, ty, przecież oni są słabi. O, co my tutaj mamy? Ojejku, jak dawno na tej mapce nie grałem. Tutaj mamy jakichś farmerów, tutaj mamy gościa z taczką, tutaj mamy Scarecrowa. Pamiętam, jak ten model został później użyty jako samoler. To był chyba jeden z ciekawszych pomysłów, jakie właśnie do Trapsa zostały wprowadzone. Drugim oczywiście jest Time Wizard. Jeżeli nie wiecie, to sobie wpiszcie Flotar, Time Wizard, albo nie wiem, Czarodziej Czasu. Nie pamiętam, jak nazwałem ten film kompletnie. Dobra, spóki. Czy chcemy zrobić dokładnie to samo, Reaper? Właśnie, bo on będzie wysyłał kruki. Czyli tak, was się musimy pozbyć. Okej, okay, 1000. Nie wiem, czy cheerleaderka tutaj sobie... poradzi. Czy ona w jakiś sposób będzie mogła go buffować? Okej. Okay. Właśnie, was się pozbędziemy. Ojejku. To jest, powiem wam, że aż przyjemne do oglądania, jak dodaję taką broken, powiedzmy broken, jednostkę, która jako jedyna może rozwalać całe armię. Się przyjemnie ogląda. Okej, okay, tutaj mamy butelkowiczów. Hobbici. Uuu! Nadziani, to troszkę Slendermana przypomina, tak jak chyba wspominałem w tym właśnie w omówieniu tego Halloweenowego update'a. I zobaczcie, że tylko dwóch zostało, więc teraz zrobimy to troszkę inaczej. Mianowicie, oni nie mają tarcz, to się zgadza, wszystko jest... O, jakbym... Okej, okay, jakbym muszkiety dał? Nie pamiętam, jaki zasięg strzału mają muszkiety. Dobra, mają malutki ten zasięg. Myślałem, że wiecie, będę mógł postawić ich tutaj i będą strzelali. Chociaż nie, to wtedy było w Alfie. To była frakcja neonowa. I frakcji neonowej niestety nie będzie w pełnej wersji gry, ale co jest ciekawostką, będą jakby rzeczy, żebyśmy sami sobie mogli stworzyć taką frakcję neonową. Bo będą, wiecie, będzie ten kreator jednostek już niedługo. Nie mam pojęcia, kiedy to będzie, czy to jeszcze w tym roku, czy w następnym, ale będzie kreator jednostek, dzięki któremu będzie można tworzyć fajne nowe jednostki i się później nimi dzielić, także... I czekam właśnie na jakieś proste importowanie swoich modeli, to wtedy zobaczymy. Wtedy zobaczymy, na co stać społeczność Tapsa. Spóki skeletom... Dobra, łuczników sobie dajmy. Tylko czy ja chcę ich tutaj dawać? A chyba chcę. Dobra, niech będą... mam oczywiście 160 złota. Oj, to jest. Okej. Nie mówcie, że... Ojeju. Jeden wóz mnie rozwalił. Nie, no to trzeba inaczej troszeczkę. No ale powiem wam, że naprawdę czuję ten poziom trudności tych bitew. Nawet wezmę, zrobię malutką zmianę. Vampir, Pumpkin Catapult, Swordcaster. Oh, zapomniałem o tobie, że ty 1000 kosztujesz. Okej. Oj, oj, oj. Dobra, załatw go, załatw go, załatw go! Tylko no właśnie, te miecze niezbyt dobrze sobie poradzą. Wiecie co, pójdziemy teraz na inną mapę, na inną kampanię. Czekajcie, sandbox, kampania, tu nie trzeba robić żadnych cięć, bo to jest tutaj impossible if you beat battles. Dobra, spróbujmy to. Zobaczymy, na czym to będzie polegało. Okej, okay, 9000 i naprawdę tego się nie da pokonać? Wy nie możecie stać spokojnie, prawda? Już musicie się pochwalić. O, zobacz, umiem tańczyć, umiem się kręcić. Ech, co ja mam z tymi ludzikami? Swordcaster, jakbym zrobił coś w tym stylu? Dobra.
I... nie, defeat. Oj, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale ja bym na przykład zastosował atak wikingów. Jak widzę, że są jednostki na dystans, jakieś wiecie, piraci tutaj, to też jest z frakcji piratów, no to bierzesz, po prostu stawiasz berserkerów, czy tam berserkerów, i po prostu oni skaczą i się rozpoczyna rzeź. Ja no muszę zmienić komputer, bo chciałbym zrobić na przykład bitwę, że po jednej stronie byłoby 300 jednostek. Jakiś tam, różnych. A tak to zobaczcie. Przy tylu ile mam, zgadnijcie ile mam FPS-ów. Teraz właśnie w tym momencie mam 39 FPS-ów. Słabiutko. I co oni robią? Oj. Ty, zoba na tego wikinga. Jako jedyny został na placu boju i udało się wygrać, także widzicie. Jednak te bitwy nie są takie trudne, każdemu się wydawało. Co to jest spóki? A czekajcie, oni mają coś na dystans? Mają muszkiety. Ulala. A jakbym... O kurde, czekajcie, ja mam naprawdę dużo kasy. Dobra, dajmy sobie łuczników. Dajmy sobie łuczników tutaj. I dajmy sobie łuczników tu. No ja nawet nie będę tracił wszystkich pieniędzy. Okej. Okay. Oczywiście chodzi, żeby te dynie zrobiły jak najwięcej zamieszania, ale no... Z tego co widzę, nie poradziły sobie kompletnie. Nie, no ten Reaper... tutaj jest dwóch Reaperów. O kurde, Minotaur! Minotaur spadł za planszę. Niestety zmiotło go z tej planszy. I mamy muszkiety. Mamy ogromne oddziały muszkietów. I zobaczymy, Reaper. Jednego już wziął, muszkietera. Na swój kolec, drugi, zapraszamy. No niestety, kolego. Niestety też zostałeś załatwiony defeat. Dobra, czyli trzeba wykorzystać jednak te wszystkie pieniądze. Ale zrobimy to troszkę inaczej. Patrzcie. Zrobimy coś takiego. Chcę zobaczyć... O kurde, chcę zobaczyć na tą rzeź. Szkoda, że oni nie są troszeczkę właśnie szybsi. No wiadomo, mody mogłyby naprawić to. Że na przykład, nie wiem, kosztowałby 2000, ale byłby o wiele szybszy. Tam 1000 więcej. O to mi chodziło, nie wiem, z jakiegoś powodu pomyślałem, że on kosztuje tylko 1000, ale nie, on nie kosztuje 1000. On kosztuje troszkę więcej. No, ale widzicie, mamy kolejną bitwę, którą wygraliśmy, także te bitwy nie są takie, nie są takie właśnie trudne, jak każdemu się wydawało. I w sumie mi też się wydawało przed nagraniem tego odcinka, że jeżeli bitwy są trudne do pokonania, znaczy trudne do przejścia, no to będę się męczył. Na początku rzeczywiście tak było, ale znalazłem jedną OP jednostkę, którą nie wiem, czy autorzy tych map jakby brali to pod uwagę. Czekajcie. O kurde, tutaj jest jeszcze cały oddział. Dużo was tutaj jest. Ale wiecie co? Wiecie jaki jest problem? Że jak wy będziecie wychodzili, no to już czeka na was tutaj armia. Która... No nie wyjdziecie, do tego zmierzam, nie wyjdziecie. Śmierć tam wchodzi. Śmierć się wami zaopiekuje. Śmierć was wyzwoli. Ja, ładnie to powiedziałem. Co by nie mówić, czekajcie, co... Ktoś tutaj jest jeszcze? Okej, tutaj zostały ciała same. Tutaj nikogo nie widzę. Aha, victory, czyli udało się przejść kolejną bitwę, czy to... Serio? Chwila. Czy to była cała kampania? Custom? Super kampania, For Flotar, Inwazja, Farmer John, kampania, okej, to są te dla mnie, This is Sparta, Impossible Level. Dobra, zobaczymy ten Impossible Level, 99% osób nie potrafi... Co to ma być? W sensie tak, to są wampiry, ale zobaczcie na to. Mam przejść... Co? Okej. Jaki mod jest tutaj potrzebny, który dodaje jedną... Chociaż nie, może czekajcie. Może są jakieś jednostki, które kosztują zero na modach. Ja nigdy się temu za bardzo nie przyglądałem, ale... Rzeczywiście może tak być. Dobra, także rzeczywiście są bitwy, których nie można w żaden sposób przejść, ale my wrócimy sobie na kampanię. Które to jest? Impossible? Chwila, czy ja to przeszedłem? Nie, tego nie przeszedłem. To przeszedłem, czyli jedną kampanię mamy zaliczoną. Mamy bitwy! Mamy całe bitwy! Czekajcie. Czy jest tutaj ta bitwa z...
O kurde, drewniane taczki, bezrobotni. Czy to są pojedyncze bitwy? O, 99, impossible. Can you win? Oczywiście, że dam radę wygrać. Co? Co jest? Czemu niby się tego nie da wygrać? Czemu się niby nie da tego wygrać, się zastanawiam. Aha. Chwila, czy ja dobrze rozumiem, że oni są tutaj? Nie. Ale słyszę? Aha. Czajcie. Dobra. No nie da się tego wygrać. Ale spróbujemy. Co mogę zastosować tutaj? Dla katapulty? Nie, no tutaj nie wpadną te katapulty. Kurde. Katapulty Pirate Queen. Raptor. Ej, to jest wyzwanie. Zobaczcie, mamy nieskończoność pieniędzy tak naprawdę. Ale jednocześnie mamy jednostki postawione w takim miejscu, że no będzie ciężko. Czyli tak. Tutaj mamy dwóch. Gdzie jeszcze mamy? Kolejnych dwóch. O, tutaj jest kolejnych dwóch. Czyli oni są po ukrywaniu. Tutaj dwóch. Ha, tutaj kolejnych dwóch. Nie no, nie da się tego przejść. Ej. Słuchajcie. Piszcie sobie nazwę tej bitwy. Jeżeli ktoś mi podeśle zdjęcie albo cokolwiek, albo taktykę, jak przejść tą bitwę, to niech da znać, bo chciałem na początku, taki był mój plan, żeby zastosować, chociaż... Chwila. Jeszcze muszę coś sprawdzić. Chciałem zastosować katapulty, ale nie ma szans, że katapulty trafią w to. Zobaczcie, to jest wszystko osłonięte skałami, ale można zaryzykować i zrobić coś takiego. Czyli walkirie, które będą nurkowały, którym może się to udać. Dobra, czyli tak. Was mamy już pokonanych. I teraz czy one będą nurkowały i po prostu chociaż jednego tego kapłana, czy uda im się pokonać? Okej, widzę, że wszystkie idą powoli w to samo miejsce. Czyli tutaj na środku jeszcze... Tak, jest dwóch. 23 FPS-y. Jak się bawicie? Okej. Mówię, jednego kapłana, żeby... Uda się? Nie udało się. I... Dobra, udało się. I teraz... Będą drugiego kapłana próbowały rozwalić. Czyli to jest ta taktyka. Czyli to jest ta taktyka na pokonanie tego. Tylko, że nie wiem, czy jestem w stanie zmieścić aż tyle jednostek. Tutaj patrzę, czy coś jest. Czy jestem w stanie zmieścić tyle jednostek na planszy, zanim te wszystkie walkirie się po prostu nie zniszczą, nie rozwalą. Ile potrzebuje walkirii, żeby zniszczyć właśnie dwóch takich? Powiedzmy z 10? A wy będziecie tutaj nurkowali gdzieś? Ale on powoli, kurde. Te walkirie bardzo powoli latają. Ten jeszcze widok z podwody jest taki rozmazany, więc ciężko cokolwiek tutaj dostrzec. No tutaj, tu jest dwójka. O, są. Uwaga, czy zostaną za chwilę zaatakowani? Przez walkirię? Nie, no one się... One chyba się zbagowały, czyli dobra, udało nam się pokonać dwóch, ale jak dalej tą bitwę rozstrzygnąć, no to nie wiem. Serio, nie wiem. Chyba, że oni się będą przemieszczać. O, dobra, jest. Zanurkowała. Okej. Czyli tak, mamy dwóch. Czterech. Jeszcze z tej strony powinniście być. Nie, tutaj jest właśnie, już was nie ma. Czyli mamy tak, sześciu. Sześciu priestów. Sekunda, ale... Co z tego, że mamy sześciu priestów, jeżeli walkirie się teraz zbagowały i tak naprawdę nic nie robią? No, to może na far... Nie, no... Nie chcę też sterować jednostkami, bo nie o to chodzi, bo wiadomo, mógłbym zrobić tak, patrzcie, cyk. I okej, dobra, to ja sobie polecę... Oj. Ja sobie polecę w to miejsce... I nie wiem, zaatakuję? Z pasją się chyba atakuje? Czy coś takiego? A, i one nie umierają od razu i przez to, dobra, przez to dają sobie radę, okej. Słuchajcie, nie chcę mi się czekać, bo pewnie, nie wiem, po 15, może 20 minutach w końcu by się te walkirie odbagowały, ale jeżeli macie inne pomysły, jak przejść ten niemożliwy poziom do przejścia, albo chcecie zrobić właśnie jakiś mega ciężki, hardkorowy poziom, to możecie właśnie wykorzystać ten Battle Creator. On jest, gdzie on jest?
Klikacie sandbox, wybieracie powiedzmy farmer 1, stawiacie jednostki. O, przepraszam. Przepraszam, ja jestem zawsze niebieskim. Stawiacie po czerwonej stronie, bierzecie tutaj map line. Nie, nie, przepraszam, to nie to. Nie to, nie ta opcja tutaj, o. Save battle, load battle, upload. Możecie całą kampanię zrobić, ale wolałbym po prostu pojedyncze bitwy. Tu sobie zapisujecie, o, tutaj budżet ustawiacie. To jest save friendly units. Nie, ja nie chcę friendly units. Ja chcę zawsze sam wybierać jednostki, bo ludzie posyłają, znaczy są bitwy niektóre, które na przykład wyglądają w ten sposób. Jakby wiecie, są już wojska po obu stronach, więc po co ja mam w ogóle w to grać? Upload, load battle, no i tutaj możemy sobie załadować bitwę z workshopa, no ale w ten sposób można to zrobić, także co, dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku Tapsa, pewnie w kolejnym tygodniu wrzucę, albo jeszcze w tym, chociaż nie, ja nie wiem kiedy wrzucę ten w sumie film, ale możecie strzelić łapę w górę i pamiętajcie, że z kodem Flotar na Gierwa 3% zwrotu, miłego weekendu wam życzę, jeżeli oglądacie to przed weekendem, albo miłego tygodnia, jeżeli oglądacie to w tygodniu, do zobaczenia, cześć, pa pa, hej!